Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się, diabła ucieknie od was. E, o co chodzi w tym wersecie? Hmm, to nie jest jakaś enigmatyczna formuła, i zauważyłem, że wielu chrześcijan gromi diabła. Mówi do diabła, żeby odszedł, precz, precz, szatanie. Natomiast ten werset nam pokazuje, że przeciwstawienie się diabłu i poddanie się Bogu to przyjęcie Jego słowa. Wyobraź sobie, że nasze dusze, nasze serca, nasze umysły są jak komputer i kiedy Byłeś w świecie, to miałeś stary program na przykład przejmowałeś się różnymi rzeczami przejmowałeś się finansami, pracą, zdrowiem, dziećmi, przyszłością. Kiedy przyszedłeś do Jezusa. To poprzez Nowe Narodzenie Bóg jakby wrzucił ci na dysk twardy Twojej pamięci nowy program, który mówi o tym, żeby nie martwić się niczym. I teraz, co masz dalej zrobić? Biblia nas poucza, abyśmy. Zmieniali umysł na podobieństwo Chrystusowe, więc kto ma zmieniać ten umysł? No, my mamy go zmieniać, Bóg za nas tego nie zrobi, więc teraz musisz uznać, że to, co powiedział Chrystus, żeby się nie martwić niczym, jest prawdą Bożą, i zainstalować ten program, a następnie go odpalić. Czyli zacząć nim żyć, wprowadzać go w czyn. Nie tylko czytać Słowo, ale przekuć się na rzeczywistość i powiedzieć: Niech to Słowo stanie się ciałem, niech stanie się faktem w moim życiu, niech ono się zamanifestuje, staje na Słowie, i wywalasz program diabła, ten stary program diabła, i jest taka sytuacja, że wstajesz rano, przychodzą różne myśli do ciebie, różnego rodzaju troski, a ty mówisz: Nie przyjmuję tego, nawet do tego nie podejdę, wstanę, zrobię sobie dobrą kawę, pójdę na spacer i w ogóle nie będę się tą sytuacją przejmował. Oddaję ją Tobie, Boże, bo Ty jesteś większy niż to wszystko, co mnie spotyka. Więc dowodem na to, że Tobie to oddaję, jest fakt, że przestaje o tym myśleć. I kiedy tak zrobisz, kiedy staniesz na słowie, to zamanifestuje się moc, i finalnie, kiedy ten problem się skończy, to Bóg postawi Cię w miejscu lepszym niż byłeś przed pojawieniem się tego pro problemu. Tak działa Boże Słowo i tak uwalnia się moc. I tak w praktyce poddajemy się Bogu i przeciwstawiamy się diabłu. To nie jest jakaś Enigmatyczna formuła. Poddać się Bogu to znaczy poddać się Jego Słowu, bo Bóg to jest Słowo, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ono musi stać się ciałem w Twoim życiu. Musisz zmienić umysł na podobieństwo Chrystusowe i stanąć na Słowie, nie ma nic mocniejszego niż Słowo, nie ma trwalszego materiału niż Słowo. I Boże Słowo jest prawdą i nigdy Cię nie zawiedzie, więc musisz uwierzyć w to, że nie musisz się o nic troszczyć, że możesz każdą nawet najdrobniejszą troskę, uznać za błąd i przestać o niej myśleć, oddać ją Chrystusowi, a zobaczysz, że przyjdzie rozwiązanie. Czasem będzie taka sytuacja, że będziesz musiał przeczekać i nic nie robić, a czasami będzie tak, że Bóg będzie Ci podpowiadał jakiś pomysł, Jakąś drogę do działania, do realizacji, jakiś krok w wierze, i kiedy go wykonasz, to zobaczysz przełom i zobaczysz zmiany. I tak się właśnie przeciwstawia diabłu, kiedy ty wymienisz stare oprogramowanie na nowe. To zamykasz jemu furtkę, przestajesz go karmić. Bóg przeklął węża w ten sposób, że powiedział do niego: Będziesz pełzał i żywił się prochem ziemi. A czym jest proch ziemi? To jest nasza cielesność. I Biblia mówi o tym, że to my mamy krzyżować starego człowieka wraz z porządliwościami i namiętnościami że zauważcie że w pierwszym wersecie pojawia się zdanie skąd wojny i walki wśród was czy nie z waszych rząd które toczą bój w waszych członkach także diabeł nie ma do ciebie dostępu jeżeli Ukrzyżujesz swoją cielesność, czyli wyrzucisz stare prawdy z Twojego życia przed Nowym Narodzeniem i wprowadzisz Boże Prawdy. Tak poddajemy się Bogu, tak to, co wierzymy, wprowadzamy w czyn, i tak uwalniamy Bożą Moc do naszego życia. I właściwie to jest wszystko: to jest jedna prosta lekcja naszej współpracy z łaską i poddanie się Bogu, czyli poddanie się Jego Słowu do końca, na 100%, na maksa.